Siemano widzowie, witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, witam was na kanale Rafa 2. Dokładnie tak, jesteśmy teraz na kanale Rafa 2 i tu będę kontynuował serię FPS-ów. No i co, jeśli lubicie serię FPS-ów, koniecznie przywitajcie tą serię łapką w górę, widzowie. Jeśli będzie dużo łapek, ja będę miał dużo większą motywację, żeby nagrywać dla was. Także subskrybujcie kanał, zostawcie łapkę w górę, chodzi gewela w sklepie i słuchajcie, dzisiaj mam wam do przekazania, można powiedzieć, bardzo ważną informację. Jaka to jest informacja? Oglądajcie film do samego końca, ponieważ będziecie mogli coś zgarnąć za darmo, bez wykonywania żadnych rzeczy. O co chodzi? Oglądajcie, tak jak mówię, do samego końca. Słuchajcie, dzisiaj chcę wam przekazać wszystkie informacje na temat dzisiejszej aktualizacji, no bo jak bardzo dobrze wiecie, dzisiaj mamy aktualizację. Aktualizacja zaczyna się przed 9. Ja też będę troszeczkę ciszej mówił, także słuchajcie to, co mówię. Dlaczego? Bo jest godzina 12, widzowie. U mnie jest teraz godzina 12 dnia poprzedniego, w sensie 12 w nocy. Nagrywam właśnie specjalnie dla was ten odcinek, ponieważ mamy dużo fajnych informacji. Ja mam bardzo ważne informacje właśnie dla was, także oglądajcie odcinek do samego końca. Jeszcze raz przypominam, żebyście zostawili łapę. No i tak jak mówię, słuchajcie, witam was na FPS-ach, czyli FPS-ach na kanale Rafa 2. Dobra, widzowie, to jest na tyle z tych wszystkich takich ogłoszeń najważniejszych. Wiem, że się powtórzyłem, ale dobra, to nieważne, lecimy z tematem. Słuchajcie, dnia dzisiejszego mamy aktualizację o godzinie 9. O 9 mają już być odpalone, nie, inaczej, o godzinie 8.30 mają zostać wyłączone serwery, a później o godzinie 9 już w ogóle się nie będzie dało wejść do gry. Czyli o 8.30 można zagrać tak jakby ostatnią grę, a o godzinie 9 serwery będą już całkowicie wyłączone, no i prawdopodobnie będą musiały minąć jakieś 2 godziny do tego, żebyśmy dostali po prostu możliwość wchodzenia do gry. Czyli koło 11-12 serwery będą działać. No i tak jak powiedziałem wam we wcześniejszym odcinku na głównym kanale, czyli na kanale Rafa, mówiłem wam dokładnie o czymś takim, widzowie, że dostaniemy aktualizację, która będzie związana właśnie ze świętami, czyli Winterfest. Okazuje się, że pewni youtuberzy z zagranicy dostali już kartki świąteczne. Ja na taką kartkę oczekuję. Jak tylko ją dostanę, to po prostu na live sobie ją razem wspólnie otworzymy. I słuchajcie, na tej kartce świątecznej mamy wszystkie informacje na temat tego, co się wydarzy. No i mogę wam powiedzieć na samym początku tyle, że prezenty wracają, czyli te darmowe prezenty do Fortnite'a wracają i dostaniemy 14 dni Winterfestu. Dokładnie tak, widzowie. Moim zdaniem, ogółem moim zdaniem, tak wtrącę tutaj jeszcze w ten temat, jesteśmy teraz aktualnie w najlepszym możliwym okresie, jeśli chodzi o Fortnite. Zobaczcie, nowa mapa, nowy rozdział, stare lokacje, biomy, epic słucha graczy, epic słucha prosów, żeby tam coś pozmieniali w tych broniach. Wszystko, wszystkiego epic zaczął słuchać, no przepięknie to wszystko wygląda, a w dodatku teraz okres świąteczny, a okres świąteczny wiąże się właśnie z darmowymi rzeczami w Fortnite i dzisiaj o takich sobie porozmawiamy. I ja dostanę coś szczególnie dla was, to jest w związku z tym właśnie listem, ale tak jak mówię, oglądajcie do końca. Także widzowie, pierwsze co, Kaspol mi wysłał informację na temat tego, co jest w tej kartce świątecznej. I zobaczcie, 16 grudnia rozpocznie się Winterfest. I ogółem chciałbym, żebyście wbili do Kaspola. Słuchajcie, po tym odcinku będziecie mieli Twittera w opisie Kaspola. Zostawcie mu followa, na pewno się chłopaku cieszy. A ja dziękuję za przygotowane informacje. I słuchajcie, przez wyspę będzie przemierzać sierżant Winter Sam jakiś, no ja będę mówił na niego Święty Mikołaj. Mówiłem o tym we wczorajszym odcinku, gdzie właśnie mieliśmy tego Świętego Mikołaja w tym traku, czyli w tej ciężarówce, tej takiej, wiecie, ciężarówce dziadka do orzechów. Czyli tak, 16 grudnia wszystko się rozpoczyna, dzisiaj jest 14 grudnia, czyli rzeczy niektóre mogą jeszcze nie być odpalone po aktualizacji od razu, ale 16 grudnia, już zobaczę, który to jest dzień, to jest chyba czwartek, czekajcie, 16, tak, dokładnie tak, 16 grudnia rozpoczyna się Winterfest, kończy się on 30, czyli dzień przed Sylwestrem i wtedy dostaniemy właśnie te prezenty, o których mowa. Także po pierwsze, przez wyspę będzie przemierzał właśnie ten Święty Mikołaj w ciężarówce, ten sierżant dokładnie, no wiecie na pewno, o którego skina mi chodzi. I kolejnie, będziemy mogli otwierać prezenty w lobby, będzie ich 14. Oznacza to, że będzie 14 darmowych przedmiotów. Czyli co możemy dostać? Darmowego skina, drugiego darmowego skina, graffiti, emotkę, graffiti, skórkę do broni, plecak, zbierak, no po prostu no na przykład lotnie możemy dostać. Dużo prezentów możemy zgarnąć za friko i okazuje się, że właśnie dane te prezenty wracają. Nie wiem, na jakiej zasadzie to wszystko będzie działało, czy to będzie w lobby coś, czy coś takiego, ale no będzie bodajże 14 darmowych prezentów, bo to będzie trwało 2 tygodnie. A więc widzowie, dobrze wykorzystajcie ten czas w grze, ponieważ to będzie najlepszy okres, tak jak mówię, najlepszy okres w Fortnite i nie wiem, czy taki okres jeszcze wróci, także dobrze wykorzystajcie teraz ten czas Fortnite'owy. No i przejdźmy dalej. Co my tam mamy? Będą specjalne wyzwania, czyli znowu będziemy tutaj za level, czyli
czyli za XP-ki wykonywać zadania i pewnie będziemy odblokowywać różne rzeczy. Być może te prezenty będą w postaci tego, że musimy zrobić jakiś challenge, żeby odblokować jakąś tam, jakiegoś tam boksa z prezentem. Prawdopodobnie tak to może wyglądać, ale tak jak mówię, nie wiem, bo o tym jeszcze nie ma żadnych informacji. Mroźne, śnieżne przedmioty mają trafić do Fortnite'a. Mroźne, śnieżne przedmioty. Czyli co może trafić? Na przykład bałwany mogą trafić, prezenty mogą trafić, chillery mogą trafić, granatnik Śniegomandosa może trafić, sam Śniegomandos jako NPC. Dużo rzeczy się może zmienić. Samo lobby może się zmienić właśnie w takie lobby, no wiecie, z jakąś tam choinką w tle. Być może to będzie jakieś animowane lobby czy coś w tym stylu. No ale to wszystko zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Lobby na pewno dostaniemy nowe, a więc cała gra odświeży się w taką grę właśnie świąteczną. Czyli tak jak mówię, widzowie, 2 tygodnie bardzo ciekawej rozgrywki przed nami. Mamy dostać właśnie mroźne przedmioty i wiele więcej. A jeśli chodzi o to wiele więcej, to ja mam tutaj odpowiedź. O co chodzi z tym wiele więcej? Jak bardzo dobrze wiecie, świat kreatywny cały czas się rozwija. Wczoraj nagrałem na główny kanał o tym, że mityczne przedmioty wracają do gry. I widzowie, dokładnie tak, mityczne przedmioty wracają do gry i 4 z nich wróciły już wczoraj i dzisiaj wrócą kolejne 4. Tutaj macie listę teraz tych przedmiotów, które mają wrócić, jeśli chodzi o mityczne bronie, jeśli chodzi oczywiście o świat kreatywny, ale ogółem, co się pojawi w świecie kreatywnym? Mam nadzieję, że jakieś nowe budowle się pojawią w świecie kreatywnym, czyli że będziemy mogli budować mapy z innych jakichś presetów, może nie tak presetów, co, no po prostu, że dostaniemy coś nowego, czym będziemy mogli zdobyć nasze mapy. Na pewno dostaniemy pełno trybów, deadrunów, pełno czegoś takiego, także w świecie kreatywnym, w zakładce odkryj, na pewno będzie bardzo dużo map, w których będziemy mogli zagrać, ale co ciekawe, widzowie, ja też również mam dla was 2 mapy do gry. Jest to mapa 1 na 1, no i oczywiście mamy też mapę, muszę uciekać, mamy też mapę do boksów, także zapraszam was na tą mapę, kody macie w opisie, będzie mi bardzo miło, jak będziecie grali na mojej mapie oczywiście, także ja już nie mogę się doczekać, jak to wszystko będzie wyglądać. Dzisiaj prawdopodobnie właśnie będzie streamek właśnie z tej aktualizacji, ale to jeszcze zobaczymy. No i co, żeby być na bieżąco, widzowie, przypominam wam, subskrybujcie kanał, łapa w górę, kodzik Evena i przejdźmy teraz do tematu, na który wszyscy czekają, bo powiedziałem wam, że będę miał coś dla was i dokładnie tak, widzowie, będę miał coś dla was, mam dostać coś od Epic Games, co będę mógł rozdać specjalnie dla was, totalnie za darmo, w sensie wiem, że mam dostać jakieś przedmioty, oczywiście przedmioty w grze, które będę mógł wam rozdać, to będą kody na przedmioty, czyli na przykład, nie wiem, kody na Minty Axe, coś takiego, nie mówię, że to ma być to, jest tak też napisane w tym liście, że coś takiego będziemy mogli rozdawać, a więc będę miał, widzowie, dla was do rozdania jakieś rzeczy, jeszcze nie wiem, co to ma dokładnie być, ale prawdopodobnie jutro je dostanę, więc naprawdę, polecam wam bycie na streamkach będziemy coś takiego rozdawać, ogółem śledźcie wszystkie moje socjale, być może to będę udostępniał, nie wiem, na przykład na Twitterze dla kogoś, czy na Instagramie, także w komentarzu macie, w opisie macie wszystko na ten temat, więc wbijajcie, no i mam nadzieję, że to będzie rzeczywiście dużo fajnych prezentów, które będę mógł wam rozdać i mega dziękuję Epicowi, że po prostu daje taką możliwość, że wy coś możecie też coś z tego mieć, nie tylko ja, że mam tam jakieś skiny od Epica, tylko że również wy coś możecie otrzymać. Nie wiem, gdzie ten ziomek poleciał. No i co, widzowie, napiszcie w komentarzu, czy lubicie te odcinki właśnie FPS-owe. Ja mega lubię dla was to nagrywać. Okej. Także będzie mi bardzo miło, jeśli zostawicie łapkę tutaj specjalnie dla mnie. No i co? Dograjmy tą gierkę. Dobra, podleczmy się. No gość mnie dojeżdża. No byku, zostaw mnie. Zostaw mnie, byczku. Aha! No jeszcze na hita ginę. Jak? 150 HP miałem. A więc co, widzowie, ja was zachęcam do zostawienia łapy. Wpadajcie na te filmy. Dzisiaj aktualizacja. Śledźcie oba kanały na bieżąco, ponieważ będę wam dawał tutaj informacje. No i zapraszam do mnie na Instagrama. Bo ruszam z Instagramem. Także zostawcie mi followka.